Witam wszystkich serdecznie na prezentacjach i na relacjach firmy Auto Import Nieporem. Przed nami prezentacja auta, które możecie normalnie kupić. Jest u nas w ofercie, słuchajcie, niezawodna Toyota Avensis z ostatniego wypustu, czyli popularnie mówiąc T29. Avensis 2015 rok, pierwsza rejestracja kwiecień 2016. Jeden właściciel od nowości, auto sprowadzone ze Szwecji. No i na tym filmie dowiecie się wszystko o tym samochodzie. Pokażę Wam auto z zewnątrz, pokażę Wam uszkodzenia, pokażę Wam podwozie. Pokażę ogólny stan tego samochodu, tak naprawdę samochód jest naprawdę w fajnym stanie. Jak ktoś szuka Toyoty, to jest rewelacyjne podwozie w tym samochodzie, czyli brak korozji, co jest czymś dziwnym, jeżeli chodzi o Toyotę, no ale faktycznie ten egzemplarz tej korozji nie ma i nie był dodatkowo zabezpieczany, zaznaczam. Zabezpieczenie warto w takim aucie zrobić, jak to w każdej Toyocie. Także generalnie tak to wygląda, że zaczynamy prezentację bezawaryjnej Toyoty Avensis. Tak się prezentuje właśnie Toyotka. Szkoda, że dzisiaj nie mamy słońca, bo ten kolor w słońcu, zresztą możecie to zobaczyć na zdjęciach w ogłoszeniu tego auta, prezentuje się zdecydowanie fajniej. Jest to ostatni wypust tego modelu i tak naprawdę już Avensisa później nie było. Samochód chyba był dostępny do 2017 roku. Auto bezwypadkowe, sprowadzone ze Szwecji. Jeden właściciel od nowości, wszystko serwisowane w Toyocie. Pierwszym właścicielem był wynajem długoterminowy tego auta, czyli firma będzie w dokumentach, ale właściciel ten, co wynajmował, ten sam właściciel ten samochód użytkował do samego końca. T29, tak popularnie się mówi, chociaż niektórzy mówią, że to jest ostatni lift T27. Mamy tutaj do czynienia z samochodem na wskroś niezawodnym. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj silnik 1.8 benzynę, 147 koni na zwykłym wtrysku paliwa, nietknięty jeszcze instalacją gazową, aczkolwiek można go tutaj potraktować gazem. Silnik jak najbardziej współpracuje właśnie z instalacją gazową, także jest to też jego ogromny plus. Silnik, który jest mega niezawodny, produkowany od 2003 roku, od modelu T25. W ostatnim wypuście Avensiski mamy 147 koni, tutaj skrzynia manualna, ważna rzecz, bo automaty, słuchajcie, są troszeczkę tańsze. Dlaczego? Bo tam jest skrzynia CVT, ona nie do końca się sprawdza, manual tutaj sześciobiegowy, samochód już taki, no, z zewnątrz i wewnątrz nowoczesny. No, Toyota, wiadomo, ma swoje wykonanie, są zwolennicy tego wykonania i przeciwnicy, ja raczej należę do tych drugich. Nie popieram takiego wykonania samochodów, jak Japończycy robią, czyli takiego oszczędzania totalnie na wszystkim, aczkolwiek faktycznie Toyota zapewnia Wam niezawodność, czyli ten samochód kupujecie i po prostu macie przysłowiowy, święty spokój. Dobra, słuchajcie, nie będziemy tutaj rozwlekać, robimy pomiar grubości powłoki lakierniczej. Dwa elementy chyba w tym samochodzie były ponownie lakierowane, także za chwilkę Wam to pokażę i przy okazji pokażę jakieś drobne uszkodzenia tego samochodu. Przechodzimy, słuchajcie, do pomiaru grubości powłoki lakierniczej. Nie powiedziałem, ile auto ma przebiegu. Samochód ma przebieg 199 tysięcy. Czyli magiczna bariera jeszcze nie została przekroczona. Przebieg oczywiście w 100% potwierdzony. Zaczynamy pomiar od lewego tyłu. I tutaj, z tego co pamiętam, był właśnie lakierowany element. Tak, dokładnie. Zobaczcie, no tu niby pokazuje oryginalny lakier, ale moje oko takie, wiecie, fachowe, pokazuje, że w tym miejscu przy samej lampie delikatnie ta morka nam się nie zgadza. No albo tak Japończycy pomalowali, ale generalnie widzicie, tutaj mamy podwójny lakier, na przykład nam wyłapuje. No na pewno ten element był lakierowany i nie był w całości lakierowany. Zobaczcie, bo tutaj wszędzie nam pokazuje oryginał. Oryginalne wlepki, tak samo tutaj mamy oryginalną wlepkę. Drobnych kilkanaście takich, wiecie, parkingówek. Myślę, że jakbyśmy auto wypolerowali, to mogłoby nam to zejść. No i jedziemy lewą stroną, mamy 110, także no na pewno był lakierowany, bo zobaczcie, Toyotka ma dosyć cienko, tutaj 160, tutaj 110, też drobne jakieś takie parkingówki, no to jest normalne, lakier dosyć cienki, podatny na uszkodzenia, to już nie pretensje do mnie, nie do właściciela poprzedniego, bo to jest normalne, że samochód ma uszkodzenia, bardziej chyba pretensje do japońskich inżynierów, którzy tak cieniutko lakierują swoje samochody. Kilkanaście odprysków na masce pokazuje, żeby nie było, wiecie, potem jakichś niedomówień. Na zderzaku również mamy odpryski.
Auto używane, podkreślam. 15 rok, 16 dopiero wyjechało. Z kwietnia pierwsza rejestracja. 199 tysięcy przebiegu, także to też już jest jakiś tam przebieg. No, widzicie, tutaj też mamy niby oryginalny lakier, ale jest większy niż przysłowiowe 110, także ten element też, ja też tutaj widzę w tym miejscu troszeczkę inną morę niż powinna być. Tutaj mamy oryginał. Ja wiem, że dla klientów tojociarzy tak zwanych drugi lakier jest ciężki do przełknięcia, no ale ja wolę pokazać auto takie, jakie jest, a wiecie, no to, że klienci Toyoty są specyficzni, ogólnie na auto japońskie klient jest specyficzny. Najlepiej jakby był samochód w oryginale, musi być serwisowany VASO. Jak nie był VASO, to jest coś dziwnego. Nasz egzemplarz jest serwisowany VASO, jest bezwypadkowy, ma lakierowane dwa elementy. No i najważniejsze, zawsze każdy pyta, jak wygląda podwozie w Toyocie. Pomimo, że się decyduje na Toyotę, to zawsze wiecie, o to pyta. Jak ktoś się decyduje na Toyotę, no to generalnie powinien się z tym liczyć, że będzie korozja. Aczkolwiek tutaj pojedziemy na stację SKP i zobaczycie, że tej korozji nie ma. Więc ten samochód jest po prostu, można by powiedzieć, idealny. Takiego auta praktycznie nie znajdziecie z takim podwoziem jak nasz egzemplarz. Więc to jest ogromny plus właśnie tego auta. Przebieg dla tojociarzy będzie duży. Do tojociarzy chcą, wiecie, samochód, który będzie miał najlepiej 90 tysięcy kilometrów przebiegu. I będzie jeszcze w tej samej cenie co ten samochód, no ale takich cudów nie ma. Dobra, przechodzimy do bagażnika. Bardzo fajny bagażnik ma ogólnie Avensis, bardzo szeroki. Zwróćcie uwagę, że spakowane tu są 4 koła 16-calowe, bardzo ładna felga, oryginalna Toyoty, opona zimowa 16-calowa, też ładna, bez kolcy, także spokojnie można na niej jeszcze pojeździć. Jak ktoś będzie marudził, że ma za mało mięsa, to sobie po prostu tą oponę zmienisz, tak? A nie będziesz mi marudził, że ja daję dodatkowy komplet kół, a ty jeszcze widzisz w tym problem. W Szwecji teraz za dodatkowy komplet kół, słuchajcie, dopłacamy niewielkie kwoty, ale trzeba zapłacić. Roleta bagażnika, widzę, jest. Także tak to wygląda za granicą. Mamy kamerę cofania, nie wiedzieć czemu. Toyota, słuchajcie, robi tylko kamerę cofania, nie robi czujników parkowania. No, w naszym egzemplarzu tego nie ma. Na pewno na zderzaku jest kilkanaście drobnych zarysowań, to też chcę pokazać. Też normalna sprawa. Się mocno ciemno robi. Trzeba naprawdę dosyć wcześnie te prezentacje dla Was nagrywać. I przechodzimy do wnętrza. I wnętrze też jest kolejną zaletą naszego egzemplarza, bo jest bardzo ładne. Nie jest w ogóle zniszczonym samochodem ten egzemplarz. Toyotka, tak jak widzicie, płaska podłoga. Tapicerka jak najbardziej jest w porządku, aczkolwiek no pamiętajcie, tutaj jest kiepskie wygłuszenie, tak samo jest kiepskie wygłuszenie podłogi. To jest japoński samochód. Nie do mnie pretensje, tylko do producenta, do Toyoty pisać maile. Jeżeli ktoś szuka takiego auta, to raczej szuka dlatego, żeby był właśnie niezawodny. Nie jest dla niego aż tak istotne, wiecie, wygłuszenie, wyciszenie samochodu i wykonanie. To wszystko wygląda poprawnie, to wszystko wygląda nowocześnie. To auto nie jest nigdzie zniszczone. Zwróćcie uwagę, że poprawili już w modelu T29 podłokietnik, jest przeszyty. W poprzednich modelach tutaj wszystko zawsze wstawało. Tutaj jest jak najbardziej ok. Poprawili też, z tego co widziałem, gałkę zmiany biegów. Jest już taka metalowa, też już nie schodzi, to w poprzednich modelach sreberko schodziło. Przebieg dokładnie widzicie, 199 600 km. Auto dobrze wyposażone, mamy asystenta pasa ruchu, mamy jakiś tutaj system antyzderzeniowy City, elektrycznie składane lusterka, skórzana kierownica, duży wyświetlacz z kamerą cofania, już odpalamy auto, system bezkluczykowy, ksenony, grzane fotele, grzana przednia szyba, tylko i wyłącznie tutaj, gdzie macie wycieraczkę na dole, bo to jest taki patent toyotowski. Wyświetlacz tutaj, czytanie znaków, no generalnie samochód naprawdę można powiedzieć, że jest fajnie wyposażony. Nawigacja, już Wam pokazuję, jak działa kamera cofania. Ten cały system, jak na 15 rok, uważam, że jest ok. Ładnie to wszystko wygląda, nowocześnie na pewno to wszystko wygląda. Może się to po prostu podobać. Kamera cofania, akceptowalna jakość, uważam. Klimatronik dwustrefowy, także tempomat. No tempomat jak w starej Corolli z 2003 roku. Po co montować coś nowego, jak to jest coś sprawdzonego? Po co wydawać pieniądze, jak możemy zamontować coś takiego? Dobra, idziemy pod maskę, pokażę Wam ten kultowy silnik. Kultowy silnik dla tojociarzy, no i dla osób szukających świętego spokoju, bo to jest silnik na łańcuchu. Oczywiście Toyotka, wiecie, no nie wyposaża w swoich modelach
aut w siłowniki, no bo po co nawet w tej klasie auta dawać siłownik, zawsze zaoszczędzimy te 100 zł. Auto u nas przeszło serwis olejowo-filtrowy, wymieniliśmy też akumulator, jest nowy zamontowany. Samochód został sprawdzony tutaj przez serwis niedaleko nas. Wszystkie elementy tego samochodu są jak najbardziej ok. Hamulce, tarcze, klocki, zawieszenie, nie ma żadnych, że tak powiem, rzeczy. Zrobiliśmy serwis olejowy w silniku i dodatkowo ze względu na to, że mamy mały wkład w ten samochód, zleciłem wymianę oleju w skrzyni biegów manualnej, tak, ja tutaj w Toyotach zalecam Wam wymianę oleju w skrzyni biegów, nawet w manualach co 60 tysięcy kilometrów. Tutaj kolejne zarysowanie, odpryski, żebyś nie było. Dlaczego? Dlatego, że no, Toyota słynie z tego, że ma słabe łożyska w skrzyniach biegów. Tutaj absolutnie nic nie słychać, tak, samochód, o, tutaj troszeczkę nam odstaje listewka. Nic nie słychać, słuchajcie, odnośnie pracy skrzyni biegów jest jak najbardziej wzorowo, ale jak wymienimy ten olej, to na pewno te łożyska wytrzymają dużo, dużo dłużej. Przechodzimy do dokumentacji. Komplet kluczy, system bezkluczykowy, otwieranie, zamykanie plus odpalanie. Kluczyk mamy tylko przy sobie. Tutaj mamy, słuchajcie, jaki olej zalaliśmy. Molygen 5W30 Liquid Moly. Tutaj mamy zlecenie, które zostało zrobione. Wymiana oleju w silniku plus wymiana filtru, wymiana oleju w skrzyni biegów. Olej w skrzyni biegów też taki, jak zaleca producent, został zalany. No i co? I pokażę Wam historię serwisową ze Szwecji, bo też mamy wydruk z Toyoty. Wszystko robione w ASO. I mamy tak, 14, 29, 29, 38, 78, 102, 139, 174, 184, tutaj jeszcze jakiś odnotowany przebieg, czy był serwis, pewnie był. Czerwiec, słuchajcie, pierwsza rejestracja 2016, to ja się pomyliłem, że mamy auto z czerwca 2016, ale rocznikowo pamiętajcie, jest to jednak 15. No i co? I to co najciekawsze chyba, tak, dla Was wszystkich. Jedziemy zobaczyć Toyotę od spodu. No takiej Toyoty, powiem Wam szczerze, ja nie widziałem, więc to jest naprawdę ogromna zaleta tego auta, więc jedziemy na SKP, zobaczymy podwozie Toyoty Avensis z 15 roku. Zobaczymy japońską Toyotę od spodu ze Szwecji. Tutaj zobaczcie delikatne zarysowania. Tego w ogóle nie widać od góry, no ale lepiej pokazać. Kompletne osłony nieponiszczone, jakość Toyoty, zobaczcie, lata sobie fajnie, tu spinka jedna powinna być, nie, no są spinki, no i zobaczymy, czy jest korozja. Jak na razie, zwróćcie uwagę, tutaj jakieś niewielkie oznaki korozji, ale powiem Wam szczerze, jestem w szoku. Jak jest zabezpieczona Toyota? Tutaj mamy zabezpieczenie, tutaj mamy osłonę, więc nie wiemy, co jest pod spodem. Tu mamy kawałek zabezpieczenia, tutaj już nie. Tutaj nie mamy zabezpieczenia, zobaczcie, tu gdzie jest mocowanie do blachy, pojawia się korozja i tutaj pryśnięte, pryśnięte, tutaj niepryśnięte, tutaj znowu pryśnięte, tutaj znowu pryśnięte. No ale korozji nie ma w ogóle, jest bardzo ładna. Więc tutaj powiem Wam szczerze, wjeżdżamy z woskiem co 2 lata i mamy święty spokój. Tutaj się pojawia delikatna korozja, to by pasowało przy troszeczkę oczyścić i zabezpieczyć, ale jak na Toyotkę naprawdę wygląda ładnie. Wydech, jaka średnica, zobaczcie, mała, ale też bez korozji. Osłony kompletne. Także tak się prezentuje samochód od spodu. Powolny rzut. Katalizator, oczywiście wszystko jak najbardziej na miejscu. I też zrobimy rzut. O, od spodu. O, jest dobrze. Jest dobrze. Także jedziemy na stację. Znaczy jedziemy, słuchajcie, na plac na podsumowanie. Jak Wam się podoba Toyota? Pokazana z każdej możliwej strony. Pokazany newralgiczny punkt, czyli podwozie. Nie ma w ogóle korozji. No to jest coś niesamowitego, powiem Wam szczerze. Nie spodziewałem się, że tak ten samochód będzie wyglądał. Raczej obstawiałem, że już naloty korozyjne będą, a tu taka niespodzianka. Od czego to zależy, kompletnie nie wiem. Przebieg nie jest mały. Samochód może był garażowany, może w jakimś ogrzewanym garażu. Nie wnikam. Zabezpieczenia tam nie ma fabrycznego. Więc zabezpieczenie warto sobie zrobić. Toyota oszczędza na czym się da, niestety. Nowe modele są tego przykładem, będziemy prezentować RAV-kę, to Wam też to pokażę. Brak wygłuszenia w drzwiach, brak wygłuszenia podłogi, brak zabezpieczenia antykorozyjnego. Tutaj jakbyśmy robili antykorozyjne zabezpieczenie w tym samochodzie, możemy Wam to zrobić oczywiście za dodatkową opłatą. W granicach myślę, że 3000 zł byśmy się zmieścili, ale ściągamy nadkola, damy masy bitumiczne, które nam wygłuszą ten samochód w nadkola. Woskowo zabezpieczymy cały samochód, całe podwozie. Podwiesimy wydech, zdejmiemy termiczne osłony, także w tej kwocie takie będzie zabezpieczenie, wiecie, no może nie full opcja, tutaj piaskowania nie trzeba zrobić, bo nie ma w ogóle korozji, ale takie zabezpieczenie, które naprawdę pochłonie troszeczkę nam czasu,
a samochód będzie dużo fajniej, znaczy no, będzie porządnie zabezpieczony i dodatkowo jeszcze wygłuszony, bo zrobimy nadkola na przykład w masie. Ale to jest dodatkowa rzecz. Mamy ksenony, mamy LEDy, to też jest dodatkowe wyposażenie. Ogólnie nie jest to najbogatsza wersja, jeszcze jest jakaś tam wersja Prestige, to jest chyba ta wersja przed Prestige. Na Toyotkach się, powiem Wam szczerze, nie znam. Toyoty lubię za to, że właśnie mam mały wkład w te samochody. Zwróćcie uwagę, że ja do tego auta dołożyłem raptem 1000 bodajże 200 zł z akumulatorem. To jest bardzo mało. Są samochody, do których dokładam średnio 5-6 tysięcy zł. Także tutaj wkład jest minimalny i to właśnie jest zaleta tego samochodu, ogromna. Oprócz tego, że jest to auto dosyć duże, pakowne, rodzinne, bezpieczne, to dodatkową zaletą jest właśnie to, że ten samochód jest po prostu bezawaryjny. To jest lider wśród niezawodności w tej klasie aut. Jaka jest cena, to macie podaną w ogłoszeniu cenę. Link jest oczywiście na YouTubie w komentarzu do tego auta. Samochód, który na pewno będziecie z tego auta zadowoleni. Jeżeli ktoś szuka Toyoty, no to śmiem twierdzić, że z takim podwoziem Toyoty na dzień dzisiejszy pewnie w Polsce nie ma. Mogą być jakieś już pozabezpieczane. Nasz samochód jest, nazwijmy to, taką motoryzacyjną dziewicą. Jeszcze nikt tutaj w niej mocno nie grzebał. Dwa elementy lakierowane, zaznaczam. Kilkanaście zarysowań drobnych, zaznaczam, żeby nie było, wiecie, nie lubię klientów, którzy przyjeżdżają, pomimo że mają wszystko pokazane na tym filmie, to o, tu jest zarysowanie i co my teraz z tym zrobimy? I w ogóle po to nagrywam ten filmik, żebyście sobie zobaczyli, żebyście przestudiowali, żebyście obejrzeli, żebyście ten samochód zobaczyli z każdej możliwej strony. Jeszcze powiem, stan hamulcy już mówiłem, że był sprawdzany. Zobaczmy oponki. Tutaj mamy 17-calową felgę i już patrzymy rocznik. Rocznik 2022, czyli dwuletnia opona. Jeżeli ktoś chce zmienić, to niech zmienia. Dla mnie opona życie ma 5 lat minimum, a maksimum 10 lat. Jeżeli jest ok, to można na tej oponie jeździć. Tutaj bieżnikowo jak najbardziej jest ok. Nic nie trzeba przy tym samochodzie robić. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem, dzwońcie, dogadamy, że tak powiem, temat. Chcecie zabezpieczenie w tym samochodzie dodatkowe? Warto zrobić, bo samochód u nas jak pojedzie, dostanie soli. Nie gwarantuję, ale raczej będzie korodował od spodu. To jest normalne w Toyotach. Jeżeli się decydujecie na ten samochód, musicie liczyć właśnie taką dodatkową rzecz. Z czystym sumieniem ten samochód Wam polecam. Przeze mnie sprawdzony, doinwestowany. Tyle, ile mogłem, to dołożyłem, bo nic więcej nie musiałem. Dodatkowo macie olej w skrzyni wymieniony, akumulator zmieniony na gwarancji. Także, znaczy na gwarancji, z gwarancją akumulator macie zmieniony. Także gorąco Wam polecam ten właśnie bezawaryjny samochodzik, jakim jest bez wątpienia Toyota Avensis T29. Pozdro!